Witaj w kolejnym filmie na kanale Sektor Tajemnic. Jak lubisz tego typu odcinki, nie zapomnij zostawić łapkę w górę i zaznacz subskrypcję, żeby dostawać powiadomienia o nowych moich filmach. W ten sposób też pomagasz rozwijać kanał. Od wieków w różnych podaniach ludowych przekazywanych z ust do ust, a także w wielu księgach, można było natrafić na relacje o dziwnych, bardzo małych istotach, które miały niekiedy przypisywane nadnaturalne zdolności. Czy te doniesienia to tylko bajki dla dzieci? Czy naprawdę istnieją między nami istoty przypominające ludzi o bardzo niewielkiej wysokości? Sektor Tajemnic. Małe humanoidy. Zapraszam na film. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się bliżej problematyce małych człekokształtnych istot, które bardzo przypominają ludzi. Powiedziałbym, że są identycznie zbudowani jak ludzie z zewnątrz, mówię tu z zewnątrz, dlatego że od wewnątrz, no niestety nie mamy możliwości ich zbadać. Ale z zewnątrz te istoty są bardzo podobne do ludzi, jednak mają znacznie pomniejszone ciało i mierzą między 20 a 30 cm wysokości. Jeszcze raz muszę tutaj podkreślić, że mówimy tu o kształcie, o budowie z zewnątrz, bo jak mówiłem wcześniej, wewnątrz jeszcze nikt ich nie zbadał. Jest wiele relacji z obserwacji tych małych ludzi. Może od razu przejdźmy do materiałów źródłowych, które opisują takie spotkania. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat miały miejsca liczne incydenty z niezwykle małymi, humanoidalnymi stworzeniami około 20-25 cm wysokości. Wszystkie humanoidy były antropomorficzne z ludzkimi szczegółami. Poniżej kilka przykładów z Argentyny. Ciekawy przypadek miał miejsce w 2000 roku na polu kukurydzy niedaleko Makachi w La Palma. Obserwacja miała miejsce w biały dzień. Robotnik rolny, gdy zbliżył się do pola kukurydzy, podobno zobaczył kilku małych mężczyzn o wysokości około 20-25 cm. Rolnik opowiedział o tym całym zajściu w swojej wiosce. Ci ludzie z wioski z kolei różnie do tej sprawy podchodzili. Jedni mu wierzyli, inni zaś nie. Inny przypadek dotyczy małej dziewczynki, która w 1968 roku podczas zabawy zobaczyła w kałuży pod krzakami żywego małego człowieczka, nie większego niż 20 cm. Mały człowiek został skonfiskowany przez ojca jej towarzysza zabaw, bo bawiła się ze swoim kolegą, który był strażnikiem. Trzeci przypadek dotyczy profesora Corrado, krewnego profesora Nevlity z Puerto del Inca. Obaj zatrzymali się na krótko w letnie popołudnie, aby zrobić zdjęcie, a po jego wywołaniu udało im się zobaczyć humanoidalną postać o wzroście między 15 a 20 cm. Za nią znajdował się rodzaj urządzenia, które mogło być statkiem kosmicznym. Fotografia stała się znana na całym świecie. Kolejny, czwarty, najciekawszy przypadek miał miejsce w Arias w południowej Kordobie. Mężczyzna jechał rano ciężarówką. Zaledwie kilka metrów w głąb pola zobaczył urządzenie w kształcie owalu, przypominające przeźroczystą kapsułę. Ocenił, że urządzenie ma ponad 2 metry średnicy. Mężczyzna zatrzymał samochód i zbliżył się do obiektu, twierdząc, że widział 7 lub 8 maleńkich istot o wzroście około 30 cm, które były całkowicie nagie. Ten mężczyzna wrócił do swojej ciężarówki po młotek do rozbicia szklanej kopuły. I kiedy szedł po ten młotek, poczuł, że przedmiot unosi się w powietrzu za nim. Unosił się coraz wyżej, a potem znikł. Za sobą zostawił żółty dym o zapachu siarki. W Azul w 1985 roku para powiedziała, że tuż obok kanału
widzieli mężczyznę i kobietę mierzących około 20 cm, ubranych w wojskowe mundury. Ich włosy były jasnobrązowe, prawie blond. Para liliputów ukryła się w jednym z otworów drenażowych. Te małe stworzenia były jeszcze obserwowane przez inne osoby okazyjnie. Materiał źródłowy dla grupy facebookowej Bezpośrednie spotkania z obcymi przygotował niezawodny Paweł Sibiński. Bardzo dziękuję Ci, Paweł, za kolejny fajny materiał. Teraz przeanalizujmy te doniesienia z różnych lat i różnych części Argentyny, ale wiem, że też są podobne doniesienia z różnych części świata. Od pradawnych czasów jest wiele legend, w których mówiono o bajkowych, niewielkich stworzeniach, które przeważnie skrywały się daleko od ludzkiego wzroku w gęstwinach lasu. Potocznie ludzie te stworzenia nazywali skrzatami. Archeolodzy co jakiś czas zadziwiają świat dziwnymi odkryciami albo gigantycznych szczątków, które przypominają człowieka, albo bardzo małymi, które po głębszym zbadaniu wskazują na to, że to dorosłe osobniki. Tutaj celowo użyłem słowa przypominające ludzi, bo chyba szkielet mierzący 15 metrów nie można zaliczyć do naszego gatunku, a raczej do całkowicie odrębnego gatunku istot. Podobnie ma się sprawa z maleńkimi szkieletami dorosłych osobników. W tym miejscu należy wspomnieć o ludach zamieszkujących tropikalne lasy środkowej Afryki. Ci ludzie to pigmeje, którzy nie przekraczają 1,50 m wzrostu. Prawdopodobnie w wyniku ewolucji przystosowali się do życia w gęstym lesie w sposób naturalny skarłowacieli. Dobrze, ale z tych relacji wynika, że to miniatury człowieka, które nie przekraczają 30 cm. Drugi trop prowadzi mnie w stronę, że to my ludzie, ale z bardzo odległej przyszłości. Kiedyś natrafiłem na taki artykuł, w którym ludzie zajmujący się antropologią na podstawie już przebytej przez człowieka drogi zastanawiali się nad tym, jak nasz gatunek może wyglądać za kilka tysięcy lat. Te przemyślenia kierowały tych naukowców w kierunku ludzi, którzy ze wszystkich swoich prac są wyręczani przez rozumne maszyny, czyli roboty. Kiedyby do takiej sytuacji doszło i wszystkie prace za nas wykonywałyby inteligentne roboty, naukowcy przekonują, że człowiek by się nagle i diametralnie zmienił. W czasach, kiedy najcięższe prace wykonywałyby za nas maszyny, człowiek nie potrzebowałby mięśni ani nawet dużego wzrostu. Możliwe, że w tych czasach już środowisko byłoby tak zdewastowane, że zamknęlibyśmy w jakiejś kapsule, która byłaby dość niewielkich rozmiarów i w sposób naturalny byśmy bardzo mocno skarłowacieli. Proszę Cię, zamknij teraz oczy i wyobraź sobie bazę, która jest zamknięta, odcięta od świata zewnętrznego, przez to, że właśnie świat zewnętrzny już jest tak zdewastowany, tak zanieczyszczony, że musiał człowiek zbudować w jakimś niewielkim, ograniczonym miejscu kopułę, pod którą żyje. Wtedy ze względu na mało miejsca, w sposób naturalny po prostu by się robił coraz mniejszy. Wiem, że to taka czysta futurologia, ale wyobraźmy sobie to na chwilę. Wtedy to właśnie moglibyśmy wynaleźć wehikuł czasu, którym podróżowalibyśmy w dawne odległe czasy celem zwykłej ciekawości lub naprawy albo kontrolowania newralgicznych momentów ludzkości. Trzecią, według mnie bardzo prawdopodobną teorią jest to, że te istoty to nic innego jak inteligentna obca rasa kosmitów. Opis przedmiotu latającego w tym właśnie materiale źródłowym to przecież opis statku kosmicznego. Tak, ale w dzisiejszych czasach wyobraźmy sobie wehikuł czasu. Możliwe, że też nazywalibyśmy taką maszynę statkiem kosmicznym. Jak mówiłem wcześniej, wehikuł czasu jest też tą możliwością, ale też jest możliwość, że to byli kosmici z innej planety. Lub kosmiczna rasa, która od lat już się skrywa w czeluściach naszej planety. Może te niewielkie istoty to takie jednostki szpiegowskie swoich panów, którzy je rozsyłają po wszystkich zakamarkach wszechświata. Kiedy tak czytałem ten artykuł, przypomniał mi się też polski film, polska komedia
pod tytułem King Size. Jak na komedię, scenarzysta i reżyser bardzo luźno podszedł do tego tematu, ale naprawdę temat jest bardzo poważny. Nie myślałem tu oczywiście o osadzie krasnoludków w Szuflandii, tylko o tym, jak mogłoby się nasze życie zmienić, gdybyśmy mogli być mniejsi chociaż o tą 1/3, czy nawet 2/3 naszego wzrostu. Teraz powiem, co by się stało. Ludzie potrzebowaliby najzwyczajniej wszystkich surowców, materiałów i oczywiście jedzenia o 2/3 mniej niż do tej pory. Nie chciałbym dewagować tutaj, ale wydaje mi się, że wtedy nasza niebieska planeta mogłaby istnieć odpowiednio o 2/3 dłużej niż przy obecnym stanie rzeczy. Tak mogłoby być tylko i wyłącznie przy wysoko rozwiniętej technologii. W przypadku początków ludzkości mali ludzie najzwyczajniej po prostu by zapewnili żywność, pokarm dla tych większych zwierząt. Dlatego całkiem logiczne wydaje się to, że na początku naszej drogi, kiedy ludzkość musiała stawiać czoła przeciwnościom życia codziennego w postaci unikania i walki ze zwierzętami, z naturą, musieliśmy być przystosowani do tego w postaci po prostu dużej ilości mięśni, ale też dość wysokiego wzrostu. W późniejszym okresie, kiedy wszystkie większe i trudniejsze prace wykonywałyby za nas maszyny, nasz mózg musiałby się jeszcze bardziej rozwijać, a mięśnie już raczej nie. I tak podobnie musiałoby być też ze wzrostem. Dlatego tego typu przemyślenia stają się naprawdę bardzo, bardzo logiczne. Jak sądzisz, czym są istoty opisane przez tych świadków? Z tym pytaniem pozostawiam Was do kolejnego odcinka. Jestem ciekaw Waszej opinii na ten temat. Jak zwykle czekam na Wasze komentarze pod filmem. Jeżeli film Ci się podobał, koniecznie zostaw łapkę w górę. Mile widziane też są udostępnienia filmu. Kanał cały czas się rozwija, a te udostępnienia sprawiają, że po prostu film poniesie się dalej. Jeżeli można, bardzo, bardzo Was proszę o to. Oczywiście, jeżeli jesteś nowy na tym kanale, nie zapomnij dać subskrypcję i zaznaczyć dzwoneczek na wszystko. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszam już na kolejny. Na razie. Niech moc będzie z Wami. Cześć. Pamiętaj. W każdym człowieku powinno być coś, o czym wie tylko on sam. Istota bez choćby jednej tajemnicy jest jak nieciekawy przedmiot. A niektóre sekrety odsłaniają się tylko przed tymi, którzy są na nie gotowi.